Zachodnia strona Ustki. Prawie równolegle do szosy do Darłowa, po prawej stronie, biegnie nasyp dawnej linii kolejowej z Ustki do Sławna. To trasa alternatywna dla rowerzystów planujących poznać mniej znane tereny między Ustką a Jarosławcem. Dawne torowisko to przyjemna trasa, choć zdarzają się miejsca trudne. Chaszcze zarastające dawne torowisko, kolejny po traktorach. Tu widać rejon, w którym trasa biegnie groblą. Przecina ona osuszony obszar dawnego jeziora, zwanego Czarnym, od barwy torfowej wody. Linia powstała w 1911 roku. Co ciekawe, budowała ją grupa polskich robotników sezonowych. Przyjechali na te niemieckie wówczas ziemie z zaboru rosyjskiego, przeważnie z dzisiejszej centralnej Polski. To odcinek między dawnymi stacjami Ustka Leśniczówka i Duninowo. W Duninowie do dziś przetrwał budynek dawnego dworca. Zachowały się także liczne przepusty i mostki. Do dziś szumią tu też stare drzewa, pamiętające sapanie parowozów i gwizdy i obłoki pary. A jak to wszystko wygląda z ziemi, zobaczycie w innym filmiku.